Witajcie Orzeszki, ja z tej strony Orzeszek, a dzisiaj nie będę mógł... Jezus, jaki fejl. Nie będę mogła mówić wyrazów zaczynających się na tą literę. A właśnie już powiedziałam kilka razy, więc... A po prostu brawo, ja oczywiście mi się o tym zapomniało, więc... Ja to potem w montażu sobie zobaczę i po prostu będę przyjmowała do znaj, ponieważ mam 100 zaproszeń i jest ich dosyć dużo, więc potem wam po prostu w następnym odcinku będzie, jak to po prostu został przyjęte, więc zaczynajmy. Okej, dobra, słuchajcie, jestem już na pierwszym parkurze jakiejś stopki. Jeszcze nie przeszłam go ani razu, jeszcze w ogóle pierwszy raz go teraz widzę, więc okej, lecimy. Czemu ja cały czas mówię coś na tą piękną literkę? Więc super, po prostu. W ogóle jakoś nie mogę się skupić, żeby myśleć. Nie wiem, pewnie będę spróbowała ogólnie słuchać w montażu, co ja tam w ogóle gadam, więc zobaczymy, jak mi to pójdzie. Myślałam, że to będzie bardzo prosty challenge, a jednak nie. I jeszcze zginęłam. Jeśli ogólnie ja nie zobaczę... Czy ja znowu powiedziałam? Ja cały czas myślałam, że to będzie takie proste. Cały czas myślę, że cały czas mówię tą literkę, bo to jest ogólnie, że na początku... Znowu powiedziałam. Jaki to jest fail, to po prostu masakra. Ja po prostu zaraz nic nie będę mówić i chciałam wam tyle powiedzieć, że jeśli zobaczycie gdzieś, raczej usłyszycie, że ja powiedziałam coś na... I znowu zginęłam, że jeśli gdzieś zobaczycie, że ja powiedziałam coś na o, to po prostu napiszcie mi w komentarzach, która minuta i tam która to sekunda, a ja to zobaczę po prostu, jeśli tam faktycznie coś powiedziałam na tą piękną literkę, to wtedy dodam kolejną tą osobę, teraz w ogóle nie, do którego mam wejść, chyba do tego pierwszego od lewej strony, tak mi się zdaje. I lecimy sobie, lecimy i to będzie ten. Tak, jest to ten. Ojejku, jak wpadłam, jakimś cudem się uratowałam. Więc lecimy sobie, tej osobkę prześcignę. Ale co tu jest teraz za wybieranie portali? Jezu. Masakra jakaś. Myślałam, że nie będzie aż tyle, tutaj cały parkour na wybieranie przez tyle portali, więc... No jeszcze nie doskoczę, dobra, doskoczyłam, ale kurde... Wow, okej, trafiłam, nie wiem jakim cudem, bo ja raczej to szczęścia nie mam, żeby trafiać w dobre teleportele. I tu, ale w ogóle dzisiaj to muszę jeszcze, znaczy nie, że muszę, ale wiecie, ogólnie chciałabym to dzisiaj wrzucić i no trochę sobie będzie jednak ten montaż trwał raczej dłużej niż zawsze, bo będę musiała to słuchać uważnie, żeby, no wiecie, żeby usłyszeć, czy ja coś. Ja sobie teraz to oglądam i tak się zastanawiam, co ja tam miałam w ogóle w głowie, że ja tyle razy powiedziałam już wyrazy zaczynające się na o już 9 razy, więc ja się boję, co będzie w ogóle dalej, jak to jeszcze nawet nie spłowa, więc nie wiem. Nie powiedziałam faktycznie ani... Dobra. I ja po prostu cały czas myślę, że ja to mówię, nie wiem czemu, ale mi się cały czas tak zdaje i po prostu... Strasznie się tak dziwnie się tak maga nagrywa, jak tak muszę myśleć, co ja w ogóle mówię. A to raczej nigdy się nie zastanawiam. Zastanawiam się przecież, wiecie, no nie mówię jakichś nienormalnych rzeczy czy coś w tym stylu, ale wiecie, no raczej nie chciałam sobie to coś zabrać i sobie tego czegoś nie zabrałam. W ogóle, aha, dobra, to jest meta, bo myślałam, że tam sobie, wiecie, można jakiegoś skróta zrobić, a to jest meta. Więc lecimy od razu na kolejny parkour. Okej, słuchajcie, znalazłam taki parkour. Myślę, że będzie on dosyć długi. Ja go nie przeszłam. Jak widzicie, tamtego sobie też nie przeszłam. To też jest parkour z topki, może z troszeczkę dalszej topki niż tamten. I sobie lecimy. Myślę, że jeszcze jeden sobie parkour przejdę. Zobaczymy, czy ten dam radę, bo... Dosyć mi się trudny. No i już zginęłam, no po prostu mistrzyni ja oczywiście. Ale teraz mi się zdaje, że cały czas tego słowa nie... Znaczy,
słowa, Boże, że cały czas nie mówię tej jakby wyrazu zaczynającego się na tą literkę, więc na razie jest dobrze, choć pewnie zobaczę potem w montażu i po prostu się załamię, bo będę Boże, ja się jeszcze wymówić umiem. Cały czas będę pewnie w kółko mówiła jakiś wyraz zaczynający się na tą literkę. Na pewno tak będzie, więc... Ja ogólnie też nie będę zbytnio dużo wycinała, więc... Nie chcę też ginąć, że sobie po prostu nie będzie wychodzić, to po prostu będę wychodzić i wyjdę po prostu z niego i będziemy sobie mieć inny, bo... Nie chcę też wycinać, bo wiecie, powiem to trochę takie niesprawiedliwe, no bo w sumie... Mogłam sobie wyciąć, jak tam na przykład nawalałam cały czas dosłownie wyrazami zaczynającymi się na tą literkę, więc... No... Okej, okay, ale ludzie w ogóle... Tutaj nie ma... Dobra, bo zastanawiałam się właśnie, że tam może nie idzie się, wiecie, jakiś kluczek czy coś w tym stylu, a jednak nie. Chyba, nie jestem tego pewna. I chyba zaraz będzie koniec tego parkoura, w ogóle jakieś proste te parkoury mi się zdają. Nie są jakieś takie trudne. Dobra, lecimy. Bardzo ładny w ogóle ten parkour, taki dosyć Czemu ja byłam taka ślepa i tego nie zauważyłam? Ogólnie teraz wam to pewnie wytnę, bo ja tutaj nic nie będę gadać, bo po co wam tutaj coś mam w ogóle gadać. Dobra, słuchajcie, druga próba, ja ogólnie nic nie mówiłam, więc jakby pewnie wam to wytnę. I teraz zrobimy jakoś tak... Ja będę iść do tyłu i gdzie tam można? Dobra, trzeba. Okej, myślałam, że już po prostu zginę. Zobaczmy, że ta osoba przyszła. O, brawo, pozdrawiam tę osobę, bo po prostu nie wiem, jak ona to zrobiła za pierwszym razem. Chyba, że już jest tutaj też drugi raz, tak jak ja, czy coś w tym stylu. Bo ja to taka dobra, jednak nie jestem. W sumie ja trochę nie. W ogóle teraz już tak systematycznie nie gram, bo kiedyś to grałam tak dosłownie codziennie, wiecie. A teraz już tak. Znaczy, chodzę w sumie, ale nie tak często. Dobra, i słuchajcie, przyszłam, więc lecimy na kolejny parkour. Teraz, słuchajcie, znalazłam taki parkour. Szalony tak już na koniec, żeby było troszeczkę prościej. Zobaczymy, ile on będzie trwał. Ja go ogólnie nie przeszłam. Nie wiem, czemu, go już był polajkowany, więc może go na laptopie próbowałam. Przychodzi, że nie dałam rady, czy co, nie wiem. Może chyba, że... Ktoś go na moim koncie próbował przechodzić i po prostu może nie dał rady czy coś na stylu. Tutaj był czasami kluczek właśnie, z czego to ja wiem, bo to jest chyba prefabrykat. Nie jestem tego pewna, więc lecimy sobie. Tu nic nie ma, bo ja się czasami boję naprawdę w niektórych parkurach, czy na przykład mogłam go nie przejść dlatego, że był jakiś kluczek czy coś w tym stylu, bo ja tak dosyć często mam, że jak mam polajkowane i nie przeszłam i jest to raczej szalony parkur, to najczęściej z tego powodu, że po prostu jakiegoś kluczyka nie znalazłam, więc zobaczymy. Ja kiedyś się spotkałam z takim czymś, że nie tutaj sobie był, o w tym miejscu sobie był kluczek, więc jakimś cudem ja go wtedy zobaczyłam, nie wiem jakim, ale... Dobra, ostatnio cały czas był, o, ta osoba tu wleciała i to jest dobre, dziękuję bardzo po prostu, że weszłaś sobie tam osóbko i chociaż ja sobie zobaczyłam, że to jest stan. Ja bym teraz pewnie wybrała, jak życie znam lepiej. Jaka jestem głupia, co ja w tym momencie zrobiłam, to ja nie wiem, nie, no wychodzimy. Znalazłam kolejny parkour i jest on, ile macie zwierzaków, to osoba ma 6, ja mam dużo. Nie wiem, ile bym mogła mieć tych zwierzaków, ale możemy sobie w sumie pod koniec filmika zobaczyć, ile ja mam tych zwierzaków, ale jak myślę, że jest to dużo, bo... Ja w sumie, jak jest jakiś nowy zwierzak, to sobie kupuję, też mam jakieś kupione, wiecie, zwykłe pieski, coś tam, jakieś imiona podpisane. W ogóle jakoś kojarzę, że jakiś youtuber przechodził. Nie wiem, czy nawet Mikalo tego nie przechodził, jakieś tak kojarzę. Ale nie jestem tego pewna, ale okej. Chyba taki dosyć prosty byłby, to jest chyba szalony parkour, wtedy chyba było niemożliwe. Ale dobra, lecimy. I tutaj ładnie tak lecimy sobie. Fajne są te słupy, ale mi się czasami właśnie zdaje, że to są kryształy i tak chcę już skakać. Raz już tak zrobiłam, że po prostu zobaczyłam, myślałam, że to po prostu jest kryształ i po prostu skoczyłam, a okazało się, że to po prostu był taki sobie słup właśnie. No wiecie, to coś takie, co ostatnio. I tu hop,
i jest meta. Okej, ja już wam bardzo dziękuję za oglądanie. W ogóle patrzę, jak mi się do innych zlagowo pięknie. Takie coś normalnie mi się stało, że widzę, co normalnie jest pod Nexusem. Tutaj normalnie są jakieś dzikie teksty. Jezus, czym ja się nie wymówię, ja mam taśmy ciągi i naprawdę już mi się to ładuje powoli, ale dziwnie się to dosyć zlagowało. I zobaczmy sobie jeszcze, ile ja mam tych zwierzaków. Mam te... Teraz nie wiem, czy dobrze policzyłam, ale około mam 34, więc dosyć dużo, jak moim zdaniem, bo wcale tak jakoś, no dobra, trochę długo już gram, ale no i tak moim zdaniem dużo, więc ja już wam bardzo dziękuję za oglądanie, no i co, do zobaczenia. Jeszcze ta bateria. Pa!